Witam wszystkich serdecznie, oglądacie drugi gameplay z niesamowitego Spidermana. Tak jak obiecałem wcześniej, w tym pokażę wam fragment misji fabularnej gry, w którym obiecuję, będzie więcej walki niż w poprzednim, przynajmniej tak sądzę. Więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wszystko będzie wam pasowało, jak poprzednio zresztą widziałem. I od razu przypomnę, ta seria, którą nazwałem Gramy w grę, to nie będzie tylko o tej grze. Ale najpierw, zanim rozpocznę całe granie, wejdę do mieszkania, pokażę wam, jak wygląda mieszkanie, w którym Peter na razie się urządził. Mieszka tymczasowo. No, tak jak widzicie, tutaj ukrywa się dr Connors. Mały spoiler, przepraszam. No, mam tutaj oczywiście dostęp do alternatywnych strojów Spidermana. Mam strój Spidermana, zanim stworzył właśnie ten. No i oczywiście, jak widzicie, strój filmowy, wersja bez pasa. No, tutaj mogę sobie porozmawiać z doktorem Connorsem. No, za dużo mi nie powiedział, oczywiście. Mówił mi tylko o celu mojej misji obecnie. Tutaj mam mapę, z której mogę powtarzać sobie wszystkie misje, które przeszedłem wcześniej. No i obecnie. I mam tylko. Nie przeszedłem w całości dobrze, tylko poprzedniej misji. No ale wracamy do miasta. Trochę dziwne, Spider-Man wyleciał przez okno, a znając życie będzie stało na tym, przy oknie. A bo było pokazane, że wylatuje w miasto, dziwne. No tak jak jeszcze dokończę o tym, seria Gramy w grę nie będzie serią poświęconą jednej grze. To będą gameplaye z różnych gier, z nowszych, starszych. Się zobaczy jeszcze. A tu widzicie strój filmowy po raz kolejny, ale tym razem tak jak mówiłem, wersja bez pasa. No to dobra, lecimy wypełnić nasze obowiązki względem doktora Connorsa, oczywiście. A teraz mi trochę wykorzystanie umiejętności Webrush nie wyszło, ale spróbuję teraz. Tak, po części czasami mi wychodzi, muszę się jeszcze trochę nauczyć, kontrolować to. Ale czuję, że niedługo już mi to będzie przychodziło z łatwością wykonywania takich manewrów. Teraz widzicie, że nawet można się w tej grze jak zaczepić o takie maszty antenowe. Dobra, jestem już prawie na miejscu, muszę teraz tylko dobrze wycelować. Można by tak spróbować. Dobra, udało się. Czemu się Spider-Man cofa? Dziwne, ale dobra. Niech będzie. No to dobra. No, w tej misji muszę teraz śledzić jednego mutanta genetycznego. Nie wiem, jak przetłumaczyć nazwę cross species dokładnie, więc ja mówię mutant genetyczny na to. Zresztą w komiksach też były takie motywy nawet. Jak widzicie, misja dzieje się w kanałach. Coś mi się przypomina wam. Nie, no dobra. Dobra,
spore teraz miejsce, gdzie teraz muszę iść. Rozejrzę się najpierw, może gdzieś tu są jakieś bonusy do zebrania. Na razie nic nie widzę. Muszę odpalić łebra, zanim spadnę. Dobra. Tu przejścia nie ma, pewnie. Pewnie ten wielki kołowrót, którym się tam świeci i otwiera. A, w powietrzu nie mogę, dobra. To polecę na górę, prosta, nie? O, teraz miałem. Dobra, drzwi mi się otworzyły. No, widzieliście Vermina. No i oczywiście drzwi mi się z powrotem zamknęły. Dobra, lecę tam. A Jezu, teraz trochę za dużo bullshitu. No i dupa. Drzwi mi się zamknęły znowu. A wiem co zrobię już. Spróbuję jeszcze raz się tam dostać tak. Kurde, nie, no to było teraz nie fair. Już byłem przy wejściu. Jak widzicie, też Spider-Man w zamkniętych lokacjach porusza się na pończynie trochę inaczej niż w mieście. Tutaj przypomina to trochę. O Jezu. Na tym po tym lepiej nie chodzić. Dokończę z tamtym. Poruszanie się na pajęczynie z pierwszych gier o Spider-Manie jeszcze z PlayStation 1. Które oczywiście ja pamiętam, bo gry o Spider-Manie już nawet w latach 80. się pojawiały. Na Atari 2600 i oczywiście na popularnego NES-a, u nas znanego jako Pegasus. Dobra, co ja tu teraz mam zrobić? Mogę. Mogę z tym wykonać jakąś interakcję, ale na razie tego nie zrobię. Poszperam tutaj. Po tym lepiej nie chodzić. Już mam, no, już wiem, że nie. Kurde, nic tu chyba nie ma, dobra. Muszę się teraz gdzieś przemieścić. A, dobra. Prawie spadłem w tę cholerną masę, ale nic nie zrobiłem. Dobra, jeszcze zobaczę tutaj. No i później sprawdzę, o co chodzi z tym trójkątem tam. Dobra, tu chyba też nic nie ma, żadnego przejścia. Dobra, nacisnę trójkąt i zobaczymy. O! Czy mogę sprawdzać dzięki temu, w którą stronę poszedł Vermin? Fajnie. Bo joypad powiedział mi, że chyba tędy. Gdyż zawibrował. A nie. No to pomyłka. Myślałem, że zawibrowała, to był telefon. Sorki. Dobra, jeszcze raz. Tu nie. A, czyżby tutaj? Zobaczmy. A, tutaj, dobra. No i dalej uciekł. A, co tu mi przyszło? A. Jakiś sługusy szczuru, szczura, super. A. Widzieliście teraz w akcji Signature Move? To są takie ataki kończące, które są podobne do ataków kończących z Batman Arkham City. Jak widzicie, efektowne. Dobra, teraz Webrush mi pokazuje, że w tą stronę. Dobra, teraz tu. O, coś tu jest. No, fajnie. No dobra, ale teraz jak ja mam, gdzie mam iść?
teraz to mnie tu trochę... w zakłopotanie to wprawiło, gdzie ja mam iść. To jedyna droga jest tu. Ale gdzie teraz? Tu się przyczepia ścian ten płotu. Tu nic nie ma. Ej, czasami ta kamera blisko Spidermana mnie wnerwia. Ej, spróbuję na sufit, może coś znajdę na suficie jakieś. Z reguły z sufitu udaje mi się znaleźć wiele rzeczy. A tym razem się nie udało. No, tu są jakieś drzwi, ale one są zamknięte, więc no... A, wlazłem w to cholerstwo znowu. Zapomniałem, że nie mam w to wchodzić. Cofnąć się na pewno nie muszę. Ale gdzieś musi być jakieś przejście do cholery. No to utknąłem na chwilę. A coś mówi, że chyba muszę się cofnąć, skoro tu już nic nie ma. Jeszcze spróbuję, może naprawdę coś tam jest, a ja tylko po prostu jestem ślepy jak zwykle. Nic nie ma. Fajnie. Czyli chyba trzeba się cofnąć. Jeszcze poszperam i... Naprawdę, daję sobie spokój i się cofam. O, brasz naprawdę dobra umiejętność. Fajnie się to spisuje. Nic nie mogę sobie rzucić. Dobra, to ja się cofam w takim razie i będziemy go szukać dalej. Dobra, rozpinamy pajęczynę. Aha. No to cię mamy. A, tu jest, widzę przejście takie ciasne. Trzeba tu wpełzać. A, jest. Jest nasz szczurek. Dobra. Po co tu są te kontenery? Czy mnie coś tu czekało? Zgadłem. No to rzucę sobie od razu, nie będę się... Nie będę czekał pół godziny, aż wszyscy się zlecą. Dobra. Jeszcze ktoś? Ten leży. A tego po prostu trzeba teraz obić. No. Całkiem fajnie wyszło wszystko.
Dwóch mnie nie widział. Jeden mnie nie widział, mogłem wykonać stealth takedown. No ale trudno. Jeszcze coś chcę. Jezu, no skąd? Ja się wycofuję. Nie chcę tu znowu stracić za dużo zdrowia. Ha! Dziwne. Byli i zniknęli. Nie, zniknęli, to trudno. A, widzę telefon od doktora Connorsa. Coś dziwnego się tu zaczyna dziać. Czyżby jednak w tej grze miał się pojawić jaszczur jeszcze? Dobra. Czyli teraz to ja się chyba cofam, tak? Bo tu już nic nie ma. Dobra. Dobra, tu nie. Aha, chyba tutaj. Znowu tutaj trochę przedmiotów do porzucania. O, teraz widzicie właśnie, użyłem przycisku kontry. Jak widzieliście, kontry są naprawdę widowiskowe. Co teraz mi za bardzo nie wychodzi, oczywiście. Oj, trzeba by się było cofnąć. Dobra, ja ich wolę ogłuszyć, bo tu już mam nie za wesoło. Tego po prostu już teraz obiję. A uderzyło łbem o ścianę i zemdlał. No to dobrze. Czyż mi się wydaje, czy mi się strój zaczyna trochę niszczyć. Tak. Jak widzicie, w tej grze twórcy postanowili wprowadzić widowiskowe niszczenie się kostiumu. W miarę odnoszenia obrażeń, oczywiście. Nasze obrażenia się regenerują, ale strój już nie. Czyli coś tak rodem jak gier o Batmanie nowych. Strój się niszczy, ale Batman wciąż jest w formie. Już teraz widzicie, nie jest za wesoło. Muszę tu pokombinować coś. Są tam. Jest ich dość sporo, no. Mogę spróbować się z nimi. No ale Spider-Man to nie Batman, on się z kilkoma przeciwnikami naraz nie potrafi tak za bardzo zmierzyć. Dobra, użyję łebrasza na tym śmietniku. Co za bardzo mi nie pomogło. Dobra, może ten trochę pomoże. Dobra, ogłuszyłem paru. Za dużo nie ogłuszyłem, ale... A, widzę, jak wykonuję atak w formie signature move, to przeciwnicy robią przy sobie przerwę i mnie nie atakują. A, kurde, teraz zginąłem. No domyślałem się, że do tego dojdzie, no ale trudno. Jeszcze raz. Powtórzymy sobie na spokojnie. Może spróbować ich trochę zajść od tyłu. Najlepiej by było. Jeszcze się
tu rozejrzałem trochę, czy tu nie ma żadnych przedmiotów do zebrania. Dobra, wejdę na sufit, może coś mi się uda. Dobra, ciebie z ukrycia. A, widzę, nie zauważyli mnie, jest dobrze. Ciebie też zdejmę. My sobie na spokojnie. A, już mnie zauważyli. Dobra, i jedziemy. Dobra, trochę nie wyszło znowu. Tak czasami idzie zauważyć, może ta walka nie jest aż tak płynna jak w Batmanie. Ale nie jest jeszcze tak źle. Dopiero będzie jak kupię wszystkie upgrade'y, a ja ich mam dopiero trochę. Dobra, kontener czy... a nie, butla. Dobra, widzę, butla załatwiła sprawę. Dobra, teraz mi walka trochę nie idzie. Muszę się wycofać i teraz spróbujemy. Ach, chyba zginę znowu. Spróbuję jeszcze z tą butlą. A nie miałem się i tam rzucać. Dobra, jeszcze spróbuję z kontenerem. Kontener chyba też nie za bardzo pomógł. No trudno, znowu zginąłem. Trudno. Można spróbować jeszcze raz przecież, nie? Ale tym razem zrobię coś innego. Tym razem będę wszystkich ściągał po cichu. Od razu na sufit. Dobra, pierwszy jest. Już mnie od razu skumali, no. Podejdź, podejdź. Aj, dobra. Jednak nie jestem za... w zbyt dobrej odległości. Uderzenie, uderzenie. Dobra, sufit. Dobra, ten też już jest zdjęty. Znowu mnie strzaili, no co za... banda frajerów, no. Durne... zainfekowane palanty. Wydawało mi się, że mnie zauważył, ale chyba nie. Tu pan, znowu muszę ich z sufitu ściągać. Ja chciałem na sufit, ale nie na, a nie na ścianę. O, teraz jest dobrze. Dobra. Hej, koleś. Teraz jest ich wystarczająco dużo, żeby... wystarczająco mało, żeby ich załatwić. Na spokojnie. Dobra, teraz trochę, teraz użyłem przedmiotu. A, jeszcze jeden tu jest, nie zauważyłem go. Dlatego się tak trochę zatrzymałem w walce. No, i się udało. Strój, jak widać, dalej się niszczy. Dobra, no co teraz gdzie? Aha, w tamtą stronę. Fajnie.
Najpierw to ja zrobię sobie tu przerwę małą na znalezienie czegoś może. Powiedziałem, trochę zniszczony jest ten strój. Widzieliście na tamtym zbliżeniu, to trochę bardziej jest zniszczony. O! Przedmioty Oscorp, no proszę. Chang here. I found one of the Oscorp logos you were talking about. That's what you need, right? Yes, I knew I could count on you. A, czyli w tym momencie będę musiał zbierać. I'm on it. Spider-Man out. Jeśli coś znajdę na. I need a clear shot of this. A, to zdjęcie nie wyszło. Jeżeli coś znajdę w trakcie wykonywania misji związanego z Oscorp, to mam zrobić tego zdjęcie. Ale nie mogę zrobić tylko tej głupiej naklejki, jak mi się wydaje. Nie tak. Z której strony by to zrobić? Też nie. Nie wiem po co ja je zrobiłem, ale dobra. A spróbujemy z tej. Obróć, widziałem zielone. O, nie tak? O, teraz. Dobra, i zrobione zdjęcie mamy. Dobra, to teraz gdzie? A, znowu to. A, wykorzystam łebraż, to dostanę się tam szybko. Oczywiście będę wykorzystał mam tak, żeby zwolnić czas przy okazji. Dobra. Tu już chyba nic nie ma. Więc jak się teraz stąd wydostać? A, już widzę, dobra. Znowu tunel, znowu wentylacja. Dziwne. Tylko w grach i filmach. Otwory wentylacyjne są na tyle duże, żeby zmieścić człowieka. O! Muszę wykonać unik, jak widzieliście. Właściwie przeskoczenie nad przeciwnikiem. Ale to wygląda. Właściwie bardziej jak unik wyglądało. I zaatakować przeciwnika od tyłu. Dobra, teraz. Znów lepiej to by rozegrać po cichu, ale najpierw się cofnę. Bo może coś tam znajdę. Nie mówiłem. Kolejny magazyn. Dobra. Próbuję na razie zaatakować ich. Otwarcie. Najwyżej. O! Znowu ten frajer, który na mnie chciał napić wcześniej. A, kurde, miałem nacisnąć kółko, a nie zdążyłem. No, teraz się udało. Sukcesywnie, powoli, zbieramy doświadczenie. Dobra, teraz czas się zabawić. Cichego drapieżnika, jak to było nazwane w Batmanie.
jeden zdjęty. Jest następny. Dobra, nie mam teraz jak tam ich przyuważyć. Spróbuję tak. Dobra, teraz mam jak się tam dostać. I na sufit. I następny powieszony pod sufitem. A ich nie będę atakował. Wolę po cichu. A jeszcze dwóch tam jest. Myślałem, że tylko jeden. Miałem go. A, jest, dobra. Dobra, to chyba wszyscy, nie? Już mogę się równie dobrze mylić. A, to lepiej będę się trzymał ścian. A, mogę jednak chyba zaskoczyć. Dobra, a tu jest kolejny dowód na to, że Oscorp tu działa i coś kombinuje. Więc lepiej zrobić tego zdjęcie. Nie będę się później 500 razy cofał. Mamy jakiegoś maila? Aha, dobra, fajnie. Nie ma za co. Dobra, teraz znowu trzeba się pobawić po cichu. No, najlepiej z sufitu. Zauważyli mnie, jak to możliwe? A zresztą nieważne. Dobra. Zdejmę jeszcze tych, co tu są i będę miał spokój. Tak przy okazji, jak ja tu sobie teraz tak pogrywam i... zdejmuję przeciwników po cichu, mogę już właściwie podsumować ogólnie, jak tak... według mnie, jak z tą grą jest. No ogólnie widzę... powiem szczerze, 2 lata tworzenia tej gry wyszły grze na dobre. Batman również przecież powstał w 2 lata. No i... czego się doczekaliśmy? Jednej z najlepszych gier o bohaterze z komiksów. Wiecie, najlepszej, bo przecież pobiła rekord Guinnessa wtedy. Według mnie Spider-Man, no może nie dorównuje Batmanowi, ale zrównał się na pewno z grą Spider-Man 2, która wyszła w 2004 roku na PlayStation 2 oczywiście. Była oczywiście to gra powiązana z filmem, tak samo jak on, jak niesamowity Spider-Man teraz. Twórcy wtedy odwalili kawał dobrej roboty i tym razem twórcy tej gry też odwalili kawał dobrej roboty.
Może Shattered Dimensions i Edge of Time im nie wyszło, ale... Niesamowity Spider-Man to ich na póki co najlepsza gra. Przypomnę, że grę tworzyło studio Binox, które ma akurat smykałkę do gier powiązanych z filmami. Że tak powiem, bo gdyż... Kiedyś miałem jeszcze okazję zagrać w grę... auta powiązaną z filmem, która również rozwijała fabułę filmu. Ale dobra, ja tu teraz pierdzielę o disneyowskich filmach, a my tu kurde gramy w Spidermana, a nie w auta. Dobra, trzeba teraz podążyć za tym cholernym szczurem. Gdzie on teraz mi spierdzielił? Dobra, lecimy za nim. Kurde, ja nie cierpię misji w kanałach. A, cicho, jestem już chyba... Teraz będę walczył z nim. W końcu. No jak słyszycie, Spider-Man oczywiście... Jak zawsze jest już typowym żartownisiem. Lubi się nabijać ze swoich przeciwników. Dobra. No to teraz sobie z nim powalczymy. O! Kurde, miałem naciskać trójkąta, ja go nacisnąłem raz. Bardzo śmieszne. A teraz on mnie wpakował jak... Nie wjechał jak... Jak Big Show nie wiem w kogo, kurde. Jak Big Show w Rey Mysterio. Dobra, teraz spróbuję otwartego ataku. Znowu mi uciekł. Gdzie jesteś, ty cholerny szczurze? A, tu jesteś. Ze zdrowiem to powiem szczerze, u mnie to kiepsko jest. Zresztą jest jeszcze tak źle właściwie. Znowu na mnie spadła, ja się nie spodziewałem nawet. A, dobra, chyba go na razie pokonałem. A, no uciekam. No dobra, ja na tym będę kończył ten gameplay. Zobaczymy, z czego będzie następny odcinek tego programu. Do zobaczenia, cześć!